Siemeczko, ja jestem Wojtek i dzisiaj kolejny odcinek 10 faktami o mnie. Na mojej grupie prosiłem was o wybranie odcinka, był to Q&A, w ogóle 10 faktów o mnie. W lesie ten, przejdźmy do odcinka. Fakt numer pierwszy, moi ulubieni artyści ze sceny rapowej polskiej to jest Spero oraz Tymek. Jakoś najlepiej ich piosenki mi wpadają w ucho, chociaż słucham innych artystów, ale tak najbardziej lubię ich piosenki. Fakt drugi, zdałem prawko za pierwszym razem. Wyglądało to tak, że wewnętrzny zdałem za trzecim, teorię zdałem za drugim, no i praktyczny zdałem za pierwszym. Praktyczny, no, miałem najmniejszy stres. Idę sobie na egzamin. Wiecie, zero stresu, nic tu się nie trzęsą, nie płacę się. Nie mam, że zaraz coś obleję, czy coś. Będę taki szczęśliwy, że robię to, jadę. No i wyszło tak, że miałem. Raz najechałem na placu na linię. Gość mi kazał tam gościu. Egzaminator kazał mi poprawić, no i jeszcze raz. Kazał pojechać, pojechałem, no i zdałem. Fakt trzeci, zrobiłem swój pierwszy tatuaż jakiś miesiąc temu. Robiłem go raz zanim tydzień przed kwarantanną. No i. Jak widzicie, tatuaż jest. Mi się bardzo podoba. Tutaj macie kartę, nie wiem, fajne zawsze, w którym ona robi się w świetle. Macie kartę i tam możecie sobie zobaczyć vloga. Opowiadałem o tatuażu. Jestem fotografem od około 3 lat i jest związana z tym taka krótka historia, że byłem w technikum jeden rok. W poprzednim odcinku mówiłem, że nie znam jednej klasy i tak byłem w technikum. No nie udało mi się zdać, przypisałem się do załówki na fotografię, jestem teraz na drugim roku. Właściwie w technikum jak byłem, mieliśmy takie małe kółko fotograficzne i sobie poszedłem sobie na niej i tak zajawka poszła i jestem w tutaj 3 lat. Możecie sobie myśleć na mojego Instagrama fotograficznego. Fakt piąty, jestem estetykiem. Jest to związane na przykład z... jest parę czynników, na przykład jeśli chodzi o montowanie filmu, to wiecie, musi być to ładnie, fajnie. Na przykład to jest... z estetyką jest u mnie na przykład przy biurku, gdzie muszę mieć tak jak ja chcę, to że monitor musi być tak ustawiony, podkładka tu, klawiatura tu, myszka tu, komputer tu. Po prostu musi być wszystko ładnie poukładane. Od prawie roku oglądam anime i bardzo mi się to spodobało, chociaż byłem na początku sceptycznie nastawiony do anime, ale teraz tak praktycznie siedzę i cały czas je oglądam. Jeśli ktoś pytał o moje ulubione, to jest pewno Notatnik Śmierci, Helsing Ultimate, Baki jest spoko, mi się bardzo spodobał. Na początku nie, niestety się podchodziłem do tego anime, ale jest bardzo fajne. Shield Hero. Fakt siódmy, byłem kiedyś uzależniony od Monstera i to bardzo, że potrafiłem wypić pod jedną puszkę do nawet 4-5 i dziennie. Skończyło się to tym, że rozwaliłem sobie żołądek przez Monstera, bo po jakimś czasie już przestał mi smakować i po prostu żołądek nie chciał go przyjmować, bo już po prostu był smak okropny i przez niego sobie żołądek zniszczyłem. Pijcie energetyki, ale z umiarem, nie tak jak ja, bo piłem je od połowy marca bodajże do połowy sierpnia albo do samego początku sierpnia. Teraz już nie pamiętam. Bardzo często robię rzeczy na ostatnią chwilę. Czasami wychodzi mi dobrze. To jest taka mała historia. Byłem na konkursie, by zareklamować jakąś stronę. Zrobiliśmy to w ostatni dzień. Robiłem to w niedzielę, w poniedziałek musiałem już oddać na konkurs. I w ostatniej niedzielę zrobiłem na ostatnią chwilę konkurs, no i go wygrałem. Często przestawiam meble w pokoju. Tak szczerze nie wiem, czym jest to spowodowane, ale chyba tym, że nie wiem, nudzi mi się, nie podoba mi się już to, chcę to sobie pozmieniać. Tak dla zabicia nudy też to robię i to jest już takie uzależnienie, można powiedzieć. W dzieciństwie miałem łatkę łobuza, niszczyciela. W dzieciństwie byłem taką osobą dość szaloną, po prostu lubiłem sobie robić problemów. Dość często było tak, że na przykład ktoś coś zniszczył, jak mój kuzyn coś zniszczył, albo kuzynka, brat, to wszystko szło na mnie, bo wiedzieli, że ja wszystko niszczę. No, to by było na tyle z tych faktów. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli byście chcieli na przykład kolejny, no to nie wiem, 12 łapek i zrobię następny. Już może ostatni, bo jakoś nie mam faktów o sobie, musiałbym takiego dużego researcha zrobić. Wbijajcie też na Instagrama, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, do następnego.